Kulminacja fali powodziowej na Odrze wieczorem dotrze do Nowej Soli w Lubuskiem. W Głogowie, jak już Państwo wiedzą, utrzymuje się najwyższy poziom wody. Dalej w górę rzeki woda już zaczęła opadać. Według danych IMGW kulminacja w Nowej Soli spodziewana jest około godziny 23 dzisiaj. Najwyższy stan wody ma wynosić około 660 cm, nieco mniej niż mówiły wcześniejsze prognozy. Według lubuskiej straży pożarnej Nowa Sól jest dobrze zabezpieczona i nie powinno dojść do większych zalań. Nie dochodzi do przelewania się wody przez wały ani przerwania wałów. W górze rzeki woda już zaczęła opadać, chociaż stany alarmowe na Odrze utrzymywane są aż po ujście Nysy Płockiej. W okolicach Wrocławia woda opadła już o około metr. Nieznaczne spadki zanotowano też m.in. w Ścinawie.